Hej, Sam! No? Wow! W tej zimy oczyściłeś mnóstwo śniegu z ulic! Dzieciaczki to uwielbiają! Haha, tyle zabawy! Mała Katie jest taka odważna! Ta kupa śniegu jest bardzo blisko zjeżdżalni! Sam? Myślisz, że jest to bezpieczne miejsce, żeby składować śnieg? Zatrzymaj się! Mała Katie, nie jedź z tej strony! O nie, czy wszystko w porządku, mała Katie? Nie ruszaj się. Jesteś tak głęboko w śniegu, że sam nie będzie w stanie cię stamtąd wyciągnąć. Te zadanie będzie dla super ciężarówki. Karl, mała Katie zablokowała się w śniegu. Czy mógłbyś pomóc? Doskonale. W co przetransformujesz się tym razem, Karl? Wygląda jakiś wyjątkowy pojazd śnieżny. Narty? Śniegowe buty też? To jest bardzo intrygujące. Ciekawe, co to będzie? Doskonale, super ciężarówko. Dzięki temu na pewno uratujemy ją. Jedźmy! Nic się nie martw, mały Francis. Super ciężarówka już tu jest i zaraz wyciągnie małą Katie z tarapatu. Super ciężarówko. Czy widzisz stąd małą Katie? Doskonały pomysł. Wznieśmy się na wyżyny. Zobacz, tam jest. Użyjesz tej samej drogi, którą użyła mała Katie? Powodzenia, super ciężarówko. Wow, to było fenomenalne. Użyjesz swoich butów śniegowych, żeby obejść małą Katie, ale tym samym nie zapadniesz się w śniegu? Wow, super ciężarówko. Nieźle się namachałeś tą łopatą. Mała Katie, byliśmy dzisiaj przerażeni, ale całe szczęście jesteś już bezpieczny. Thank you.
Ale dzisiaj mieliśmy przygody. Ale nasza przygoda nie jest jeszcze skończona. Super ciężarówka ma dla was małą niespodziankę. Gorącą czekoladę. Jak to miło. Super ciężarówko, dziękujemy ci za uratowanie nas. Oraz za to, że mała Katie na zawsze zapamięta tą przygodę. Na zdrowie, przyjaciele. Cześć, Karl. Wygląda na to, że wybrałeś złą porę na wizytę w myjni. Miejmy nadzieję, że zaraz przestanie padać. Inaczej nie będzie sensu brać tej kąpieli. Zobaczmy, co nasi przyjaciele robią tego deszczowego dnia. Cześć, Harvey. Cześć, Ben. Nieźle leje, co nie? Boicie się, że wasze uprawy mogą zostać zalane? Chcesz mimo wszystko zebrać żniwa w tą pogodę? Okej. Tylko ostrożnie, Harvey. Błoto jest bardzo grząskie. O nie! Twoje koła się zakopały! Ben chce ci pomóc, ale sądzę, że on też się zablokuje. Dobry pomysł, Ben. Lepiej zawiadommy super ciężarówkę! Hej, Karl! Potrzebujemy twojej pomocy! Harvey zakopał się w błocie, próbując robić żniwa. On teraz potrzebuje twojej pomocy. Który pojazd się przetransformujesz, Karl? Wow! To jest wielki traktor! Jesteś największym traktorem, jakiego w życiu widziałem, super ciężarówko! W drogę! Wszystko będzie dobrze, Harvey. Super ciężarówka już tu jest, żeby wyciągnąć cię z tego błota.
to powinno zadziałać. Tak jest! Działa superciężarówko! Koła Harvey'a ruszają się do przodu! Hurra! Proszę bardzo, Harvey. On jest ci bardzo wdzięczny, superciężarówko. Wygląda na to, że w końcu przestało padać. Teraz będziesz mógł zebrać zbiory. Ale najpierw musisz się wykąpać. Cały jesteś w błocie. Wow, Harvey, teraz wyglądasz jak nowy. Myju, myju! Dziękujemy ci za uratowanie Harvey'a, superciężarówko. Do zobaczenia, przyjaciele. Transformer Skarl! Hej, Amber, serwus! Co u ciebie? Och, Amber! Czy wszystko w porządku? Jedziesz do Toma Holownika? Czy coś mu dolega? Będziemy potrzebować kogoś, żeby cię zastąpił. Nie ruszaj się nigdzie. Zawiadomię Karla Transformersa. On na pewno nam pomoże. Karl! Amber Ambulans miała wypadek. Ona jest jedynym medykiem w mieście, a Tom potrzebuje pomocy medycznej. Ty jedyny możesz nam pomóc. Do dzieła! Przetransformujmy cię w wielki ambulans! Karl, transform! Nie zapomnijmy o Czerwonym Krzyżu i Kogucie, żeby inne auta widziały nas z daleka. Tak, świetnie, Karl. Okej, a teraz w drogę. Amber czeka tam na nas. Zobacz, Karl! Tam jest! Amber, już dobrze. Przyprowadziłem Karla do ciebie. Amber, Karl pojedzie do Toma, więc o nic się nie martw. Jesteśmy. Cześć, Tom! Amber miała wypadek, więc Karl ją zastępuje. Co ci się stało?
Boli cię głowa? Karl zaraz cię zbada. Najpierw sprawdzimy temperaturę. Och, masz gorączkę. Tom, powiedz a. Okej. Czy możesz zakasłać? Cóż, Tom, pracowałeś bardzo ciężko ostatnimi dniami, ale nie martw się, bo wszystko, czego teraz potrzebujesz, to odpoczynek. Potem będziesz znów zdrów jak ryba. To była wspaniała pomoc, Karl. Dziękujemy. Czas udać się do domu. Pa, Tom. Pa, Karl. Do zobaczenia. W mieście samochodów już prawie mamy święta Bożego Narodzenia. Jeszcze tylko 5 minut i święty Mikołaj przybędzie, żeby dostarczyć prezenty dla wszystkich mieszkańców na całym świecie. Suzy? O co chodzi? Wyglądasz na bardzo zapędzoną. Mikołaj nie miał czasu na zapakowanie wszystkich prezentów na święta? Za chwilę będzie północ. Co on teraz zrobi? Oczywiście! Zawiadomi super ciężarówkę! Ona zawsze ma dobre pomysły. Karl, ktoś cię potrzebuje w mieście samochodów! To Suzy. Prezenty nie są gotowe na święta, a Mikołaj potrzebuje pomocy przy ich pakowaniu. Pomożesz nam? W jaki pojazd się przetransformujesz? Oczywiście! W elfa! Wow, Karl! Jesteś wielkim pomocnikiem świętego Mikołaja! Cudownie! Suzy, nie panikuj! Super ciężarówka właśnie nadjeżdża! Masz rację, Suzy. Nie ma czasu do stracenia. Jak załatwimy tę sprawę, super ciężarówko? Zatrzymałeś czas? Jesteś niesamowity! Dobrze, Suzy, nie ma za dużo czasu. Wskakuj na super ciężarówkę, on zawiezie cię na biegun północny. I jesteśmy!
Zobaczcie, to muszą być te prezenty. Super ciężarówko! Powinieneś użyć swojej maszyny do opakowania prezentów i wówczas Suzy przywiezie ci te pudełka. Świetna robota! Udało się! Suzy ma rację. Lepiej szybko wracajmy. Inaczej Święty Mikołaj nie będzie w stanie dostarczyć prezentów, które pomogliśmy mu zapakować. Jesteśmy z powrotem. Dziękujemy ci za uratowanie świąt, super ciężarówko! Wesołych świąt! I wesołych świąt dla was wszystkich, przyjaciele! Hej, Sam! Wow! To jest sporo śniegu do ogarnięcia! Tylko spójrz na te wszystkie samochody, które czekają, aż będą mogły przejechać! Tam jest Lily i Amber. Hej Lily, hej Amber. Uwierzycie, ile śniegu spadło? Można powiedzieć, że na bank mamy zimę. O nie, Sam! Jesteś tam? Nic się nie martw. To mogło się przydarzyć każdemu z nas. O nie, Amber! Mamy sytuację kryzysową na przedmieściach miasta. Pewien pojazd potrzebuje ciebie. Ale jak tam się dostaniesz? Jest za dużo śniegu. Masz rację, Lily. Sam potrzebuje pomocy. Powinniśmy zawiadomić super ciężarówkę. Wow! Jesteśmy w twojej jaskini transformacji! Czy już wiesz, w jaki pojazd się przetransformujesz? Aha! W super pług? Oczywiście! Karl, transformuj się! Wow, tylko spójrzcie na to! Ale klawo!
Dobrze. Wracajmy teraz do naszych przyjaciół, żeby pomóc Samowi. Zobaczcie, super ciężarówka już tu jest! Nic się nie martw, Sam. Dobrze ci idzie. Super ciężarówka upora się z tym śniegiem znacznie szybciej, ale to wcale nie znaczy, że jesteś gorszy. Możesz odśnieżyć ten chodnik. Super ciężarówka jest za duża, żeby to zrobić. Natomiast ty jesteś idealnych rozmiarów. Fantastycznie! Wspaniała praca zespołowa! Już prawie cała droga jest oczyszczona. Teraz czas na zabawę! Jedziesz teraz do domu, super ciężarówko? Dobrze! Dziękujemy ci za pomoc! Hej! Kto to zrobił? Do zobaczenia, przyjaciele! Do następnego odcinka! Wygląda na to, że nasze miasto samochodów będzie miało zupełnie nowy ratusz. To chyba tutaj będą te ogrody i uliczka. Hej, chłopaki! Wykonujecie świetną robotę. Kiedy będzie wielkie otwarcie? Jutro? Mało czasu. Całe szczęście już prawie skończyliście. Chwila, moment. A to co? To jakiś kryształ. Tam, gdzie jest jeden kryształ, zwykle jest ich więcej. Może powinniście kopać dalej? Och tak. Musicie skończyć budowę na czas. Może super ciężarówka mogłaby nam pomóc? Hej, Carl! Wygląda na to, że ciężko pracujesz. A może masz ochotę na chwilę przerwy? Ekipa budowlańców znalazła kryształ, kiedy kopała. Może być ich tam więcej, tylko potrzebuje pomocy w ich kopaniu. Czy mógłbyś im pomóc? Dziękujemy, Carl! Jesteś skarbem! Czas teraz wybrać pojazd, który się przetransformuje. Hej, Carl! Co myślisz o tym? Masz rację. Kopanie to nie problem dla naszej ekipy. Ale nie mają sprzętu, żeby przenieść tą całą ziemię. Ta wielka wywrotka będzie idealna! Wow, tylko spójrz na rozmiar twoich kół! Te siłowniki pewnie uniosą twoją wywrotkę. Wow, jesteś naprawdę wielki! Super ciężarówko, teraz jesteś naprawdę super! Czas brać się do roboty.
Tam są super ciężarówką. I wygląda na to, że są gotowi na wykopanie więcej skarbu. Ekipo, możecie załadować tą ziemię na superciężarówkę, która jest wielką wywrotką. A potem superciężarówka wrzuci tą ziemię z powrotem. Tylko spójrzcie na te skarby! Wow, ta dziura jest naprawdę ogromna! Lepiej szybko ją zakopmy, żebyśmy zdążyli ukończyć nasz ogród! Super ciężarówko, dziękujemy ci za twoją pomoc. Bez ciebie naszej ekipie zabrałoby to cały dzień. Co teraz zrobimy z tymi wszystkimi diamentami? Udekorujemy nasz ratusz? To świetny pomysł! Wszyscy z miasta samochodu będą mogli je podziwiać. Wow, to takie miłe! To jest prezent dla ciebie, super ciężarówko, za tą całą wspaniałą pomoc! Powodzenia z wielkim otwarciem, ekipo! I jak zawsze, do zobaczenia w następnym odcinku! Ha